Dobry wieczór, witam serdecznie na konferencji pracy po meczu Komar Krakowa MKS w podhale Nowy Targ. Są z nami trenerzy obu zespołów, pan Mariusz Montara, opiekun gości oraz Ludowy Rochaczek, trener Komar Krakowi. I bardzo proszę o skomentowanie spotkania i wybranie też najlepszego zawodnika w pańskiej ekipie, trenera Marka Ziętary. Co się tyczy meczu, myślę, że no cóż można powiedzieć, no cieszymy się z 3 punktów kolejnych, naprawdę myślę na pewno niespodzianka w jakiejś mierze. Zagraliśmy naprawdę dobre spotkanie, myślę w podobnym stylu jak w pierwszym meczu w Jastrzębiu, nastawiając się na grę defensywną, na destrukcję, na grę z kontrataku i bardzo uważną grę w naszej tercji obrony 1-1 i to w zasadzie, żeby nie dopuszczać Krakowi do sytuacji jakichś 2-1, 1-0, czystych sytuacji podbramkowych. W jakiejś mierze na pewno nam się to udało. Myślę, że oczywiście Krakowia miała optyczną zdecydowaną przewagę w tym spotkaniu, to nie ulega wątpliwości, aczkolwiek, tak jak powiedziałem, naszym zadaniem była uważna gra w defensywie, destrukcja, rozbijanie przeciwnika, szukanie kontrataków. Tak wyglądała z naszej strony pierwsza tercja, w drugiej troszeczkę poszliśmy do przodu, chcieliśmy zagrać agresywniej, a ta tercja się druga wyrównała, uważam, a w trzeciej znowu cofnęliśmy się do obrony, żeby starać się po prostu ten wynik utrzymać jak najdłużej i udało nam się go dociągnąć do samego końca i naprawdę myślę, że to jest nasz kolejny dobry mecz w naszym wykonaniu i na pewno 3 punkty powiedziałbym cenne jak za 6 na wyjeździe na terenie przeciwnika. Dziękuję. A obrałem najlepszy zawodnik Raszka. Dziękuję bardzo. Proszę o zabranie głosu trenera, jak również wybranie zawodnika meczu. No ja tylko mogę potwierdzić, defensywna taktyka, myśmy sobie za wolno rozkręcali. Uważam, że gdybyśmy zagrali w takim stylu od początku, jak ostatnie 10 minut, tak ten wynik by był po prostu inny. Ale tego już się nie da zmienić. Pokazują te wyniki nie tylko tego meczu, ale i inne. I po prostu oprócz Katowic, te drużyny będą, jeżeli są dobrze zorganizowane do obrony, a jeżeli jeszcze mają dobrego bramkarza, a oni w podstacie mają te drużyny kolejne, to każdy mecz będzie ciężki, trudny. Tak jak dzisiaj, my jeszcze tu naszego meczu więcej są gadą zawodnikom, że muszą strzelać z dystansu na dobitki, z przeciwnik stał pod bramką, tam podania nie szli realizować z jednej strony na drugą. Także więcej strzelać, więcej pracować przed bramką. Jest to początek sezonu, dobre ponauczenie do kolejnych meczów. Najlepszy zawodnik Radziszewski. Dziękuję bardzo. Jeśli są jakieś pytania, to zachęcam do zadawania. O co mamy sytuację faulu Dąbkowskiego? Co się tam w Sulce stało po tym faulu? Co to było po pierwszej chwili? Tam, nie wiem, ja to trzeba napytać sędziego, tam było uderzenie kijem bodajże, jeżeli dobrze pamiętam. Ale co, była jakaś tam krew? Bo tak, my tak, widzieliśmy tak, tego, no, co rana, coś tam? Tak, krew, rozcięte, to wzdłuż. No bo pojawił się potem na ludzi. Później w końcu tak, tam lekarz go troszkę bólem, ale dograł, no, to też świadczy jego charakterze, dograł z dużym bólem, z ogromnym bólem, ale dograł do końca. Marek, no po tym pierwszym meczu w Samoku, gdzie dostaliście buty, próbkę, co było kluczowe, co się zmieniło? Bo wiadomo, że tam narzekałeś na Raszkę, że jakby nie miał swojego nera z kontuzją, ale to chyba nie tylko to, że jakby teraz z takimi kluzami jak Jastrzębiu i Krakowie na wyjazdach wygrywać. Powiedzmy sobie szczerze tak, ten mecz z Sanokiem pierwszy był wyrwany z kontekstu tak naprawdę, on był wyrwany jakby z rytmu startu ligi, on tak naprawdę był 14, 2 tygodnie przed startem ligi. Tak naprawdę my jeszcze raz, że byliśmy jeszcze w trakcie, można powiedzieć, nie byliśmy tak naprawdę jeszcze w idealnej dyspozycji fizycznej, to raz, bo no, trudno przygotować drużynę na jeden mecz, ten jeden mecz, a potem 2 tygodnie co dalej, inaczej pracować nie. Więc to było raz, że nie byliśmy jeszcze w optymalnej dyspozycji fizycznej w tym meczu. Dwa, to co powiedzieliśmy sobie, ten mecz, w tym meczu Ondrej na turnieju wcześniej tydzień w Spiskie skręcił i naderwał staw skokowej kostki prawej i tak naprawdę ten mecz bronił na typingach z dużym bólem. Ten mecz to jest dwa, a trzy, ten mecz nam zupełnie nie wyszedł. Ten mecz stał się tak, że dostaliśmy po prostu szybko 3 bramki i tak naprawdę ciężko nam się było podnieść z kolan, tym bardziej, że to był pierwszy mecz tak naprawdę, tak jak powiedziałem, ligowy, a
I to były te przyczyny tego meczu, ja uważam. Wiadoma sprawa, że jak się dobrze wejdzie w mecz, jak dobrze drużyna wejdzie w mecz, to jest zawsze łatwiej ten mecz po prostu później kontynuować w dobrym stylu. Natomiast, tak jak powiedziałem, koncentrowaliśmy się przede wszystkim w przygotowaniu na start ligi. Wiedzieli, że to start ligi był 26, na to byśmy się koncentrowali. Wiemy, jaką drużynę dysponujemy, wiemy, jakie przeciwnicy grają. Dlatego ta nasza gra w dużej mierze oczywiście z tymi drużynami, z tymi tuzami, jak tutaj pan redaktor powiedział, będzie się opierała na pewno na solidnej i zorganizowanej grze dyscyplinie taktycznej w defensywie. I to na pewno będzie, na tym żeśmy pracowali bardzo dużo i na tym się skupiamy w tej chwili, mówię, z tymi drużynami, można powiedzieć personalnie, znacznie mocniejszymi od nas, jeśli chodzi o skład. No to są drużyny zdecydowanie, jeżeli chodzi o personalny skład, no trzeba sobie powiedzieć, że patrząc czy na Krakowie, czy na Jastrzębie, czy na Tychy, czy Sanok, personalnie te drużyny są na pewno w tym momencie zdecydowanie silniejsze. Więc to jest jedyna nasza broń, którą możemy się przeciwstawić na ten moment dobrą organizacją, dyscypliną taktyczną w grze defensywnej. Rudy, pytanie o czwartą piątkę. Puszczałeś ją dopiero na atak właściwie, w trzeciej tercji. Czy bałeś się, nie zadawałeś? Nie, czwarta piątka w ogóle nie grała. Pojedynczo na końcu trzeciej też. No jak Domkowski poszedł, tak Witowski skoczył, a zamiast Fraszki się Kozłowski. Na trzy piątki grał. Także ja sobie grał na trzy piątki, bo więcej nie mam. Wykraliśmy na cztery. Na razie. Także to nie miało. Też to było ważne. Myśmy tak naprawdę grali na cztery piątki, połowę meczu, od połowy poszliśmy na trzy. Panie, że kiedy można spodziewać się tych wzmocnień, bo ma być tych dwóch nowych hokeistów? Zobaczymy, nie chcę gadać, bo... No ale tak... Kiedy... Chyba do swięt będą. Bożego Narodzenia. No jak w tym roku cię przyszło? Proszę? Jak w tym roku cię przyszło? Ale to obcokrajowcy lubi, tam nie jest. No, pracujemy nad tym, bo po prostu nie ukrywam, nie mamy komplet skład, szukam pewnych rozwiązań w ataku i w obronie. Także... szukamy dalej, no. Panie trenerze, pytanie do trenera Rochaczka. Taktyka, czy ofensywna, czy defensywna w danej tercji, to jest jedna rzecz, ale czy nie ma pan lekkich pretensji do zawodników o zaangażowanie, bo widać różnicę w walce między pierwszymi 40 minutami. Ale to ja bym powiedział, że gdybyśmy grali tak jak trzecią tercję, tak na pewno byśmy ten mecz wygrali. Dlatego to jest dobre ponauczenie, że te zespoły tu po prostu na początku nie będzie słabych zespołów. To kwestia, jak się mecz ułoży. Także nie trzeba się przygotować, że startujemy z pierwszym bulikiem, a nie z pierwszą bramką, że otrzymamy, a później ruszamy. To już może być za późno. Także w tym kierunku jest to bardzo, bardzo dobry lekcja dla naszej drużyny. Po prostu, że musimy się koncentrować od pierwszej sekundy z każdym zespołem. A później, jak się nam mecz uloży, to się uloży. To jest OK. A nie odwrotnie, bo w wielu przypadkach, tak jak dzisiaj, my nie dali rady, nie? Dobry bramkarz, troszeczkę szczęścia, tam się coś odbije na drugą stronę, nie k nam, a jest za późno. Także w tym elemencie po prostu, to jest fundamentalny element, który po prostu od następnego meczu sobie nie możemy na to pozwolić. Drugie pytanie, panie trenerze. Patryk Wana odszedł. Czy chodziło tylko o zwolnienie miejsca dla obcokrajowca, czy coś więcej? Nie, nic więcej. Za niego ma przyjść do bramce. Dziękuję. Chyba nie ma więcej pytań. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękuję.